Ryan Reynolds jest nie tylko utalentowanym aktorem i milionerem, ale także mężem pięknej Blake Lively i oddanym ojcem ich dwójki dzieci, a także byłym mężem Scarlett Johansson. Jest nieustającym żartownisiem, którego zazdrości wielu mężczyzn. Ponadto odniósł ogromny sukces jako zabawny Deadpool, a teraz przynajmniej w angielskiej wersji językowej będzie detektywem Pikachu. Czy wiecie, że jest on także najlepszym przyjacielem Wolverina, czyli Hugh Jackmana? Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, dlaczego Ryan Reynolds jest mężczyzną idealnym. Ryan Reynolds jest wyjątkowym i wszechstronnym aktorem, którego w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd ciężko sklasyfikować. Jego kariera rozpoczęła się, gdy miał 15 lat, rolą w kanadyjskim serialu 15. Już wtedy młody Reynolds pokazał swój duży talent. Później udało mu się wystąpić w takich kultowych serialach jak Z Archiwum X albo Sabrina Nastoletnia Czarownica. Stopniowo koncentrował się na komedii, bo tak jak już wspominaliśmy, jest notorycznym żartownisiem. W końcu dostał jedną z pierwszych głównych ról w filmie Wieczny Student, a także w Teściowie, gdzie wystąpił razem z Michaelem Douglasem. W 2004 roku zagrał całkowicie odmienną dla siebie rolę w filmie Blade Mroczny Trójca, a rok później pokazał swoją wszechstronność w horrorze Amityville. W następnych latach Reynolds dostał małą rolę w X-Men Geneza Wolverine, w którym po raz pierwszy wystąpił jako Deadpool. Zagrał także w kilku komediach romantycznych oraz w filmie niezależnym Pogrzebany z 2010 roku. W ten sposób Reynolds stał się jednym z najbardziej obiecujących młodych aktorów Hollywood i zdobył rolę superbohatera Zielonej Latarni, choć produkcja została delikatnie mówiąc negatywnie przyjęta. Reynolds żartobliwie przyznaje, że woli raczej nie pamiętać tego filmu. Częścią jego doskonałości jest to, że potrafi śmiać się sam z siebie. Ale w końcu Reynolds zagrał w filmie, który odniósł ogromny sukces, czyli kultowym już Deadpoolu, gdzie mógł dać upust bezczelności i swojemu dowcipowi. Film, którego budżet wynosił 58 milionów dolarów, zarobił na całym świecie prawie 800 milionów. Potem przyszedł czas na kontynuację uwielbianego przez fanów Deadpoola, a teraz na film Pokémon Detective Pikachu. Ryan zgromadził już majątek w wysokości 75 milionów dolarów, więc czego może chcieć więcej od życia? Prawdą jest, że chociaż w ubiegłym roku był nominowany do Złotego Globu, to nie zdobył jeszcze żadnej z wielkich nagród. Trzymajcie kciuki, aby nie stał się kolejnym Leonardo DiCaprio, który musiał czekać wiele lat, by zdobyć swojego upragnionego Oscara. Jak widać, w życiu nie można mieć wszystkiego, ale jak już wspominaliśmy, Ryan ma niesamowitą kobietę, dwoje uroczych dzieci, a oprócz tego jest najlepszym przyjacielem Wolverina. Wielu mężczyzn zazdrości Ryanowi Reynoldsowi, ponieważ od zawsze towarzyszyły mu piękne kobiety, zazwyczaj związane z przemysłem filmowym. Jedną z pierwszych była gwiazda serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica Melissa Joan Hart. Ponoć zdobył jej serce, dając luksusowy zegarek. Ryan miał 17 lat, a ona 19. Ich związek nie trwał jednak długo. Później aktor spotykał się z Kristen Johnston w 1999 roku albo Rachel Lee Cook w 2001. Jednak prawdziwa miłość pojawiła się wraz ze słynną piosenkarką Alanis Morissette, którą poznał w 2002 roku. Byli w związku od 2004 do 2007. Artystka w swoim albumie muzycznym nazwała go najseksowniejszym, najbardziej czarującym i najbardziej wspaniałym mężczyzną, z którym była, ale równocześnie atakowała aktora, mówiąc, że był manipulatorem i kłamcą. Potem Ryan Reynolds zaczął spotykać się z piękną Scarlett Johansson i w 2008 roku para wzięła ślub. Jednak oboje w tym czasie budowali swoje wielkie kariery, a z powodu ogromnego sukcesu aktorki małżeństwo zdominowała rywalizacja i starcie ego. W 2011 roku Reynolds zagrał w filmie Zielona Latarnia, który okazał się jedną z jego największych porażek. Aktor nie mógł znieść niepowodzenia i małżeństwo gwiazd rozpadło się. Porażka i krytyka była jednak początkiem osobistego i zawodowego sukcesu aktora, ponieważ na planie filmu Zielona Latarnia spotkał piękną Blake Lively, gwiazdę serialu Plotkara. Rok później pobrali się, tworząc jedną z najpiękniejszych i oddanych par w Hollywood. Mają dwie córki, James urodzoną w 2015 roku i Ines urodzoną rok później. Reynolds z powodu kilku nieudanych produkcji z początku dekady odbierany był negatywnie. Dlatego aktor zdecydował się drastycznie zmienić swój wizerunek i w ostatnich latach zaskakuje nas i rozśmiesza za sprawą swoich postów w mediach społecznościowych. Można zobaczyć tam zabawne potyczki utrzymane w ironicznym tonie pomiędzy nim a Hugh Jackmanem, a także szydercze, choć zabawne życzenia dla jego żony. Aktor przy wielu okazjach śmieje się sam z siebie, wspominając rolę Zielonej Latarni i twierdząc, że ocenia film na 1, na możliwych 10, lub że nigdy nie widział rozszerzonej wersji tego filmu. Jakby tego było mało, Reynolds jest ojcem dwóch pięknych córeczek, w których jest bardzo zakochany. O swoim ojcostwie powiedział, że jego życie zostało kompletnie zrujnowane, ale dzięki temu jest bardzo fajnie. Żartował również, że tak bardzo kocha swoją córkę, że mógłby użyć swojej żony jako ludzkiej tarczy, gdyby trzeba było ją ratować. Obecnie Reynolds żartuje na temat następnej roli w filmie Pokémon Detective
Detective Pikachu. Reynolds nakręcił film, w którym wyraził, jak trudno było mu wejść w tę trudną rolę. Śmiał się, że próbował stracić ponad 80 kg dla sylwetki Pokemona, albo że zapomniał o swojej rodzinie, ponieważ Pikachu nie ma żony i córek. Nie ma wątpliwości, że Reynolds jest wyjątkowym facetem z życiem pełnym sukcesów i porażek, ale które uczyniły go doskonałym mężczyzną. Ciekawi nas, jaka jest wasza ulubiona postać grana przez Reynoldsa. Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subie i lajkach.